Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Niezmiernie jest mi miło się z Państwem przywitać i robić to drugi rok z rzędu. Pamiętam poprzednią 15. edycję, kiedy na tej scenie mówiłem, że idzie dobra zmiana i ta dobra zmiana nadeszła. Nie wiem, czy dla wszystkich, na pewno dla mnie. Więc tym bardziej chciałem powiedzieć Wam, że przyjaciół poznaje się wtedy, kiedy jakieś funkcje pełnią, a ja myślę, że dzisiaj jestem w gronie przyjaciół. I za to, że jestem w gronie przyjaciół, chciałem Wam serdecznie podziękować, bo zdaję sobie sprawę, jakie wyzwania przed branżą, jakie wyzwania przed Polską, jakie wyzwania przed Europą, a wszystko to w ramach szerokiego kursu technologii zmiany, bo ta technologia zmiany otacza nas, tak jak powiedział Pan Prezes, w wielu obszarach. Ustawa o działach w 24 roku XXI wieku nie przystaje do rzeczywistości, na pewno w obrębie technologii, cyfryzacji i zmiany, która następuje. Informatyzacja bowiem, za którą odpowiadam, jest wszędzie. Jest tam, gdzie jest i zdrowie, i opieka społeczna, tam, gdzie jest i praca, i ekologia, energetyka, administracja, sprawy dotyczące infrastruktury, obronności państwa. Informatyzacja stała się zatem czymś, co przewodzi, uczy, czasami prowadzi za rękę, ale co też musi być otoczone odpowiednią opieką, żeby w centrum zainteresowania był człowiek, a nie można było mówić tylko o technologizacji świata. Jestem technorealistą, chociaż cyfrowym optymistą. I kiedy obejrzałem tutaj tą czołówkę, która otwierała Państwa kongres, to pomyślałem sobie, to właśnie ta czołówka oddaje, w jakim miejscu jesteśmy. Jeżeli chcemy myśleć o nowoczesnym państwie, to musimy zaznaczyć kilka obszarów, które to nowoczesne państwo w zakresie cyfryzacji, nowych technologii, informatyzacji obejmuje. I tak wyobrażam sobie misję w resorcie cyfryzacji, tak też na polską strefę rozwoju patrzy nowy polski rząd na czele z Donaldem Tuskiem premierem. Gdzie zatem jesteśmy i dokąd zmierzamy? Myślę, że ten tytuł dzisiejszego wydarzenia Cyfrowa dekada 2023, dla mnie 2030, być może 2040, to jest odpowiedź o to, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że mamy nowe rozdanie. Ja nie jestem zwolennikiem rewolucji, jestem zwolennikiem ewolucji. Trzeba dostrzegać to, co było w przeszłości, żeby wyciągnąć złe wnioski i to, co było niepotrzebnego, odkreślić linią i pójść do przodu. Ale nie można powiedzieć, że to, co było w przeszłości, nie będzie miało wpływu na przyszłość. W resorcie cyfryzacji i w państwie staramy się zatem po pierwsze nadrobić zaległości, które dotyczą różnych procesów legislacyjnych, które będą wpływały na polski rozwój i które mają znaczenie dla polskiego przedsiębiorcy i dla obywatela. Obywatela i przedsiębiorcy, bo przecież ta synergia jest zrozumiała i normalna, szczególnie w państwie aspirującym do tego, żeby stać się liderem cyfrowych przemian w Europie. Jak zatem ta legislacja będzie się układała, szczególnie w obszarach, które państwa dotyczą? Chcemy nadrobić stracony czas, a ten stracony czas będziemy nadrabiali składając w trybie rządowym, czyli w trybie pełnych konsultacji, bo to też w tamtym roku prosiliście, ustawy, które przez długie miesiące, czasami lata były odkładane na półkę i które też dotyczą całej branży. Po pierwsze, w tym roku pierwsza ustawa, która już jest złożona do wykazu prac legislacyjnych Prawo komunikacji elektronicznej. Po drugie, na pewno w tym roku zmiany w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i szeroko pojęta implementacja dyrektywy NIS-2. Trzeci krok to włączenie się w pracę i też dziękuję naszym partnerom i UOKiK-owi i UKE przy implementacji DSA i całego tego europejskiego prawa dotyczące usług cyfrowych, które też jest dla Państwa ważne. Po czwarte, zmiany w ustawie o informatyzacji z przekrojowym znaczeniem dla tego, jakie powinno być miejsce resortu cyfryzacji, z uwzględnieniem dwóch kluczowych ciał, które będą miały znaczenie dla państwa, powstałych regulacji i włączenie się w konsultacje. Po pierwsze, odnowiliśmy Radę do spraw cyfryzacji. Zapraszamy do kontaktu. Jest z nami też tutaj na sali nowa przewodnicząca. Pozwólcie Państwo, że przywitam Agnieszkę Jankowską, przewodniczącą Rady do spraw cyfryzacji. Dzień dobry, pani przewodnicząca.
Chciałbym mocno też poprosić o współpracę w ramach Komitetu Rady Ministrów do spraw cyfryzacji. Ten komitet zostanie zmieniony i odtworzony w taki sposób, żeby nad wszystkimi działami administracji, szczególnie w tych obszarach dotyczących próby interoperacyjności, współpracy pomiędzy resortami, resort cyfryzacji był wiodący. To dobre praktyki, które zaczął Michał Boni i Anna Streżyńska. Ja je będę chciał kontynuować. Ja was, panowie ministrowie i pani minister, przywitam, bo uważam, że dla polskiej cyfryzacji dużo zrobiliście. Michał Boni, Anna Streżyńska. Chciałbym również, żebyście mieli świadomość, że nie legislacją resort żyje. Żyje strategią i myśleniem, co będzie za chwilę. To znaczy, jak poukładamy pracę. O legislacji trochę powiedziałem. Perspektywa zmiany nie legislacyjnej, ale horyzontalnej dla rynku. To jest nowe myślenie o strategii cyfrowego państwa. Nad nią pracujemy. Pierwsze ramy dotyczące tej strategii zostaną ogłoszone w pierwszym półroczu. I te ramy będą też konsultowane. Zresztą pierwszą decyzją, którą podejmowałem w resorcie cyfryzacji, było otwarcie resortu na konsultacje. Obietnica, która została złożona i która będzie kontynuowana, to co pół roku wielkie społeczne konsultacje dotyczące polityk, które są prowadzone w resorcie i w jednostkach, które współpracują z resortem, bo też przecież te jednostki mają wpływ na rynek. Po drugie, chciałbym, żebyście mieli świadomość, że chcemy zmienić i odmienić polskie miejsce, jeżeli chodzi o strategię sztucznej inteligencji. Dzisiaj ta strategia od roku 2020 jest w dużej mierze już nieaktualna, bo wiecie, co znaczy postęp technologiczny dla 12 miesięcy, a nie mówiąc już o tym, że jesteśmy w tym procesie od 4 lat, bo od 2020 roku, to znaczy w 2024 minęło tych miesięcy 48 i chcemy w tej sprawie bardzo dużo zrobić. Dlatego powołaliśmy grupy robocze, które mają pracować w ramach konsultacji z przedsiębiorcami, biznesem, administracją samorządową, administracją rządową i wszystkimi wolontariuszami, którzy chcą w to się włączyć. Grupa robocza do spraw sztucznej inteligencji, zespoły robocze jak PLAI do spraw sztucznej inteligencji i włączenie środowiska naukowego. Jeżeli ktoś z państwa chciałby się w te wszystkie prace włączyć, budować wspólnotę interesów, mieć świadomość, że może wpływać na to, jak będziemy kształtowali priorytety, jestem w tej sprawie bardzo otwarty. I trzecia rzecz, to znaczy umiejętność wyobrażenia sobie spraw ważnych, które są determinantem przyszłości. Mówię o rynku cyfrowym i mówię o tym, jak ten rynek cyfrowy powinien się zmieniać. Chciałbym przyspieszać, nie chcę zwalniać. Uważam, że to, co było polskim ideałem i budowało przekonanie, że jesteśmy w stanie budować polską cyfrową markę w Europie, to było na przykład wdrażanie do Polski sieci 4G LTE. Wtedy byliśmy europejskim liderem. Dzisiaj jesteśmy europejskim outsiderem. Mówię o sieciach 5G. Uważam, że to błąd i trzeba w tej sprawie przyspieszać. Przyspieszać i dawać poczucie, że sieć telekomunikacyjna dzisiaj jest jądrem myślenia o nowoczesnym państwie, o rozwoju tego państwa, o cyfryzacji tego państwa. Na to w resorcie będziemy stawiali i przy współpracy z UKM mam nadzieję, że w sferach dotyczących energetyki też z URE to jest jeden z kluczowych elementów, które będą ogniskowały to, na czym będziemy do roku 2027, taką mam nadzieję, się skupiali i w perspektywie dalej, bo tą pałaczkę pokoleniową w cyfryzacji traktuję, powiedziałem wam, bardzo poważnie, to znaczy ktoś przychodzi, ktoś odchodzi, cyfryzacja, technologia, rozwój, technologie ICT cały czas są wśród nas i będzie ich coraz więcej. Na pewno elementem, który dzisiaj w perspektywie społecznej bardzo będzie nas w resorcie interesował i będziemy chcieli go wdrażać na rynku, to społeczna higiena cyfrowa w różnych polach, edukacyjnych, biznesowych i administracyjnych. Uważamy, że jeżeli chcemy zbudować rynek bezpieczny, taki, który będzie dawał poczucie, że technologia wkracza do życia człowieka, ale jest lubiana i chciana, ani niebezpieczna, musi być odpowiednio zaopiekowana, dlatego wspólnie z resortami i edukacji i rozwoju pracujemy nad strategiami higieny cyfrowej, która od ucznia aż po najstarszego Polaka ma dawać włączenie w kompetencje cyfrowe. W przeszłości te programy zostały już rozpoczęte, teraz będą kontynuowane również ze wsparciem dla szczególnie istotnego dla rynku elementu budowania też tożsamości cyfrowej, czyli samorządów. W tamtym tygodniu rozpoczęliśmy wielki projekt dotyczący cyberbezpiecznego samorządu. Pierwszy raz w historii dla 2,5 tysiąca instytucji, 1,5 miliarda złotych na to, żeby można było przeprowadzać audyty, realizować polityki cyberbezpieczeństwa, wdrażać w samorządach też zmiany dotyczące infrastruktury sieciowej, wyobrażać sobie, jak powinniśmy tą infrastrukturę sieciową zmodelować, żeby ona dzisiaj była bezpieczna.
Planujemy też w ramach też europejskich środków kolejne wsparcie, również wsparcie dotyczące biznesu. Moją ideą fix jest, żeby od roku 2025 działał w Polsce specjalny fundusz AI. Fundusz dla startupów, fundusz dla inwestorów, fundusz dla tych wszystkich, którzy chcieliby rozwijać swoje przedsięwzięcia, biznesy w sferze sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, że to będzie fundusz, który będzie szeroko dostępny, gwarantujący rozwój polskiej gospodarki w tym szczególnym aspekcie, ale też dającym poczucie, że nikt dzisiaj nie zdaje sobie sprawy chyba, że Polska jest już jakimś liderem w tym kontekście europejskich przemian. My naprawdę w Polsce mamy być czego dumni, jeśli chodzi o przemianę biznesową, cyfrową świata, bo jeżeli dziś jestem w Europie, czy to są największe targi europejskie, światowe, takie jak w tamtym tygodniu w Barcelonie, czy rozmowy kuluarowe z ministrami Niemiec, Francji czy Hiszpanii w sprawie cyfrowych przemian, to jak mówię o polskim portfelu, mówię o tym, jak wygląda mObywatel, mówię o tym, jak jesteśmy dzisiaj zorganizowani w ramach kompetencji cyfrowych w świecie finansów, czyli wykorzystywaniu blika, to wszyscy otwierają oczy, a Polacy mogą być z tego dumni. I chciałbym, żebyście też mieli świadomość, że jak gdzieś będziecie za granicą, to mówcie o tej dumie z Polski, że przemiany cyfrowe i ta agenda cyfrowa w Polsce osadzona jest tak mocno, że 16 milionów już ponad obywateli z mObywatela korzysta, a on dzisiaj daje nam chociażby gwarancję tego, że wybory, które są 7 już kwietnia, czyli niespełna za miesiąc, mogą być przeprowadzane łatwiej, bo na przykład można spełnić swój obywatelski obowiązek, zobaczyć, gdzie mamy komisję obwodową. Nie jednak o mObywatelu tutaj przyjechałem mówić, a o tym, że ta synergia biznesu i państwa powinna mieć dzisiaj odpowiednio przygotowane ramy. Chcemy zatem szeroko otworzyć drzwi dla środowiska telekomunikacyjnego, cyfrowego i dla tych wszystkich, którzy w ramach przemysłu 4.0, ja czuję, że 5.0, chcą pracować dla Polski. Na pewno rząd będzie takie ramy stwarzał. Na pewno chcemy, żeby ta synergia pomiędzy cyfrową przemianą, telekomunikacją, energetyką, o której też będzie dzisiaj dużo, istniała i coraz mocniej się zazębiała. Nie będziemy budowali żadnych murów, będziemy je starali się burzyć na polu legislacyjnym, konsultacyjnym i współpracy takiej jak w grupach roboczych. Mam nadzieję, że z tych słów też będę rozliczany, bo jestem dzisiaj w stanie wam powiedzieć i obiecać, że krytyka dla nowego rządu nie jest niczym nadzwyczajnym. Po to chcemy te konsultacje prowadzić w ramach ustaw i polityk, które będziemy realizowali, żeby czasami usłyszeć od was słowa, które mówią, coś robicie nie tak, bo nie ma najmądrzejszych. Nie ma takich, którzy się nie mylą. Są tacy, którzy powinni być czuli na to, jak reaguje rynek. Ale podkreślam i mocno chciałbym to zaznaczyć na koniec. Ważny jest każdy przedsiębiorca, ważny jest każdy biznes. Ważne jest to, żebyśmy widzieli podmioty, które chcą się rozwijać i pracują na rzecz polskiej gospodarki. Ale w sednie, w sercu tych spraw cyfrowych chce postawić obywatela. To on na koniec ma być zadowolony, to obywatel ma wiedzieć, że państwo się nim opiekuje i to obywatel powinien wiedzieć, że gospodarka działa dla niego, a nie przeciwko niemu. Życzę wam dobrych obrad, życzę wam, żebyście się przez ten najbliższy rok i lata rozwijali. Chciałbym wiele inspiracji z tego kongresu, dlatego też z wami zostanę. Z przyjemnością przyjmę wszystkie rekomendacje. Zapraszam, tak jak wiecie, instytucje i izby na spotkania, które też się odbywają. Mam nadzieję, że wy jako rynek, ale też my jako polskie społeczeństwo z takich inicjatyw będziemy korzystali, więc na ręce organizatorów podziękowania, a dla was wszystkich prośba. Pracujmy razem dla polskiej cyfryzacji i przemiany technologicznej. Dziękuję bardzo.